Drodzy, chcemy Was powitać na tej niesamowitej okazji, jaką mamy, aby studiować lekcje dzisiaj w większym gronie. Nie tylko dlatego, że jest nas tutaj dzisiaj więcej, ale dlatego, że dołączacie do nas również przez internet. Serdecznie, ciepło Was witamy w ten mroźny poranek. Drodzy, dzisiaj mamy taką szczególną lekcję, objawienie i objawiony Bóg. Myślę, że będzie dla nas specjalnym, szczególnym błogosławieństwem. Chciałem przedstawić tych, którzy dzisiaj są tutaj z nami. Jest to Marta, pastor Władysław, jest z nami Kuba, jest z nami Konrad i ja jestem Dawid. Słuchajcie, tą lekcję dla nas, wiem, że dla was w tym tygodniu było czymś szczególnym, studiowanie lekcji o Bogu, który zechciał nam się objawić, w różne sposoby. Więc zapraszam teraz, abyśmy pochylili głowy do modlitwy. Drogi Ojcze i Boże, jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Ojcem. Objawiłeś się na tak wiele różnych sposobów w ciągu historii świata. Przede wszystkim jesteśmy Ci tak bardzo wdzięczni za to, że zechciałeś się nam objawić przez Twojego Syna, kiedy przyszedłeś, aby nas wykupić. Panie, ale i te inne sposoby, na które codziennie nam się objawiasz, jesteśmy Ci za nie wdzięczni. Ojcze, chcemy, abyś objawił się teraz wśród nas w trakcie tego krótkiego studium. Amen. Amen. Zaczniemy pierwszym pytaniem. I tutaj zapraszam Was do krótkiej dyskusji na temat tego pytania. A pytanie, co to jest objawienie i dlaczego objawienie jest niezbędne? Dlaczego było ono potrzebne dla nas? No możemy powiedzieć, może ja odwrócę najpierw to drugie pytanie, dlaczego objawienie było potrzebne. Był taki wspaniały czas w raju Eden przed grzechem, kiedy Bóg osobiście twarzą w twarz, jak to się z angielskiego mówi, face to face, spotykał się z pierwszymi mieszkańcami ziemi, rozmawiał z nimi, objawiał im pewne rzeczy, ostrzegał przed niebezpieczeństwami, ale później stało się coś. Może będziemy jeszcze na ten temat mówili, czytali pewne teksty, że no Bóg już nie mógł w takiej formie spotykać się z człowiekiem, z naszymi pierwszymi rodzicami. Ale czy w tym momencie Bóg nie miał nic do powiedzenia? Możemy powiedzieć, wręcz przeciwnie, miał wtedy wiele rzeczy do przekazania, niezwykle ważnych. No i problem teraz był. Miał wiele do przekazania, a nie mógł już bezpośrednio twarzą w twarz rozmawiać, chociażby tak, jak my w tej chwili rozmawiamy. Ale Bóg z miłości szukał sposobu, aby jednak do człowieka dotrzeć, aby objawić siebie i objawić, co on chce uczynić. To na pewno w dalszych tam jeszcze dyskusjach wiernie wyjdzie, co postanowił uczynić, aby nas wrócić do tego stanu, w jakim byliśmy na początku. No i szukał sposobu, wiele sposobów i znalazł, i dotarł. No i możemy Boga poznać i możemy również poznać Jego wolę, Jego drogę, w jaki sposób możemy wrócić do raju Eden. Czyli objawienie było potrzebne, specjalne objawienie Boże było potrzebne, dlatego że coś odłączyło nas od Niego, jak prorok Izajasz pisze, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Dlatego potrzebowaliśmy szczególnego, specjalnego objawienia. Ale kolejne pytanie, które się nasuwa na pewno automatycznie, jest co tak ważnego Bóg miał do przekazania nam? Co było tą treścią, którą Bóg chciał zawrzeć przez różne formy i w różnym czasie, objawiając się ludziom? No myślę, że przede wszystkim Bóg chciał pokazać swój charakter. Ponieważ już od samego początku, od Edenu, szatan poddał wątpliwości to, jaki Bóg jest. Czy on na pewno chce dla ludzi dobrze, czy na pewno
to, co powiedziałby, jest prawdą, że chce dla nich dobrze. Chcecie być jak Bóg przecież. On zataił przed wami to, jak stać się tak jak On. I szatan do tej pory zataja tak. ten charakter Boga, fałszuje Go. I Bóg chciał pokazać, kim On tak naprawdę jest. Że to tak naprawdę na nas Mu najbardziej zależy, że jest miłością. I chciał to wszystko przekazać nam, bo szatan zaczął właśnie nam wmawiać, że Bóg jest zły. Bóg chce dla ciebie źle. Bóg chce ciebie ograniczyć. Nie będziesz prawdziwie wolnym człowiekiem, jeśli oddasz swoje życie Bogu. I inne prawda, tego typu pokusy nam daje. Dlatego Bóg chce objawić swój charakter, a Jego charakter to jest miłość. I w jaki sposób Bóg objawia nam swoją miłość? W jaki sposób, jakimi kanałami dociera do nas, objawiając nam, kim jest, objawiając nam to, że jest miłością? Na przykład przez Słowo Boże. To jest taka odpowiedź, która się pierwsza nasuwa. Jednak również przez naturę, tak? Przez to, co widzimy, co nas otacza, chociaż to nie jest doskonałym takim obrazem, ponieważ no, możemy na przykład zobaczyć piękne kwiaty, tak? Które mogą z jednej strony wskazywać na Bożą miłość, Boże piękno, Boży artyzm, tak? To jak on jest wspaniałym Bogiem, ale z drugiej strony no, jak zerwiemy kwiat, albo nawet jak go nie zrywamy, tak? To on w pewnym momencie zwiędnie, zgnije, przestanie istnieć. Tutaj jeżeli byśmy tylko opierali się na przesłaniu natury, która nam mówi o Panu Bogu, no to byśmy byli bardzo no, ubożsi o dużą część wiedzy, która jest zawarta w Słowie Bożym, ponieważ Biblia mówi nam, pod wieloma względami opisuje nam Boga, tak? Pokazuje nam w przykładach, jak Bóg prowadził swoje dzieci, co możemy odnieść również do naszego życia. Możemy spojrzeć również przez pryzmat historii biblijnych, jak Bóg prowadzi nas w XXI wieku, prawda? Więc myślę, że to są takie główne objawienia. Dziękuję. No ja chciałbym tak bardzo no, jakoś barwnie to przedstawić. Kiedy umrę, nie doczekam powtórnego przyjścia, chciałbym doczekać oczywiście, no to grób będzie i być może na grobie posadzą piękne kwiaty. No i co z tego? Jest to dowód jakiejś tam przywiązania, wdzięczności kogoś i tak dalej. Ale ja pod tymi pięknymi kwiatami tam będę żył, będę prochem. No i co z tego? Ja chcę oczywiście, żeby ktoś przyszedł i z powrotem z tego prochu, w którym się ludzie obracają, może ja się obrócę, żeby ktoś użył mocy boskiej, aby ten proch no, zaistniał ponownie jako wspaniała istota, nawet piękniejsza od tej, która jest ze życia. A to kwiat już, jak słusznie Marta powiedziała, tego kwiat już nam nie powie, tego przyroda nam już nie powie, dużo powie. Tu musiał Bóg przyjść, aby nam to objawić. Dziękuję. Psalm 19 i tam jest naprawdę krótki podręcznik do objawienia Bożego, jak Bóg się objawia, prawda? Niebiosa opowiadają chwałę Boga, firmament głosi dzieło rąk Jego, dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość, ale psalmista pisze, nie jest to mowa i nie są to słowa, prawda? Czyli możemy Pana Boga w jakiś sposób zobaczyć, w jakiś sposób dostrzec, że On istnieje, że On jest niezwykle inteligentny, że jest niezwykle ma poczucie estetyczne. Jednak druga część tego psalmu mówi, że Bóg chce oprócz tego ogólnego objawienia w przyrodzie, chce dotrzeć do każdego z nas poszczególnie. I tam jest napisane, zakon Pana jest doskonały, świadectwo Pana jest wierne, rozkazy Pana, przykazanie Pana. I Bóg się właśnie, a to wszystko są słowa, tak. prawda? Tam było napisane, że nie jest to mowa, nie są to słowa w przyrodzie, ale tak. Bóg chce też przez swoje słowo dotrzeć do każdego z nas, żeby pokazać dokładniej, kim On jest, dokładniej, jaki On jest i właśnie dzięki temu, z tego powodu mamy dzisiaj Pismo Święte, aby Bóg dotarł do nas również przez Słowo swoje. Kontynuując tą myśl, Konradzie, zastanówmy się nad tym, dzięki komu, jak to się stało, że mamy dzisiaj Słowo Boże? Jaka była forma tego przekazu? Drugi Piotra, rozdział 1, werset 21, mówi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Co to dla nas dzisiaj znaczy? Czym dla nas są dzisiaj te słowa w rozumieniu tego, w jaki sposób Bóg objawił się w Piśmie Świętym?
nie chciałbym za dużo mówić, ale w to objawienie zaangażowana jest cała istota boska, cała Trójca jest zaangażowana. To Bóg Ojciec przekazał, Jezus Chrystus jest tym bezpośrednim, jeżeli takiego słowa można polskiego użyć, tym objawicielem. On się spotykał z pewnymi ludźmi, objawiał im pewne rzeczy. A żeby teraz grzeszny człowiek to mógł przyjąć, no to Duch Święty natchnął umysł człowieka, aby człowiek to objawienie ze strony Jezusa Chrystusa, które przekazał mu Bóg Ojciec, aby mógł przyjąć i następnie w nieskażonej formie, ludzkim, nieporadnym językiem, ale nieskażonej formie mógł przekazać dalej. A więc wszystkie istoty boskie są tu zaangażowane. I Ojciec, to pięknie w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale jest opisane, i Chrystus, który jest w imieniu bóstwa, jak jeden z teologów go ładnie nazwał takim rzecznikiem prasowym, ten, który objawia, a żeby grzeszny człowiek to mógł no, zaakceptować, potrzeba mocy Ducha Świętego, opanowuje umysł, a następnie prorok, mimo swoich słabości, może to wiernie przekazać słownie, listownie, na papier, czy nawet pokazać pewne rzeczy, tak jak to często prorocy czynili. Dla mnie niesamowitą kwestią natchnienia jest to, że właśnie tak jak tutaj brat powiedział, wiele osób tak naprawdę też jest twórcami, w sensie pisarzami Biblii, tak? Oczywiście pod natchnieniem. Niesamowite jest to, że ci ludzie, tak jak Bóg ma upodobanie w różnorodności, że każdy z tych człowiek, z tych ludzi żył w innym czasie, tak? Każdy w innym, nawet w sumie kraju i miał inną osobowość, inny charakter, inny temperament. Niesamowite jest to dlatego, ponieważ każdy z nas, jak czytamy, tak, odbiorcy Słowa Bożego, właśnie również jesteśmy inni. I wiadomo, na przykład tak jak jest Ewangelia, spisana w czterech, tak, w czterech wersjach. Przez czterech ludzi, którzy byli, właśnie różnili się od siebie. I teraz w momencie, gdy ja na przykład jestem choleryczką, tak, no to wolę określony, lepiej rozumiem określoną Ewangelię, tak, pisaną również przez pisarza, który miał podobny temperament. Tak samo jest, dla mnie właśnie to jest również cudowne, że takie najważniejsze prawdy, które są zawarte w tym cudownym liście, jakim jest Biblia, są powtórzone wiele razy. Tak. I właśnie zauważyłam, że są powtórzone wiele razy i pisane z różnego punktu. Tak, tak jakby właśnie przez różne osoby, które na co innego zwróciły uwagę. Tak. I dlatego jak mam jakiś problem i sięgam do tego podręcznika życia, tak naprawdę ja to tak nazywam Biblia, to mogę właśnie wyłuskać z danej historii, którą czytam, to, co najpiękniejsze, co akurat odzwierciedla mój charakter. I to jest niesamowite, bo właśnie, bo na przykład jak ktoś jest melancholikiem, no to zwraca rzeczy na uwagę na inne rzeczy, prawda? I tak samo jest właśnie z innymi temperamentami. I to jest piękne, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Aczkolwiek jeszcze dodam, że było ich tyle pisarzy, prawda? I w takim przeciągu lat, od XV wieku przed naszą erą do prawie że II wieku naszej ery, ale jednak pomimo tego, że pisali różni ludzie w różnym miejscu, nawet w różnych językach, to jednak zawsze pisali o tym samym, o Jezusie Chrystusie, prawda? I ogólnie o Bogu, o tym, jak wspaniały On jest, jak działa, jak angażuje się dla naszego zbawienia. Myślę, że to jest jedno z kluczowych odpowiedzi na pytanie, na te wątpliwości, że a to ludzie pisali, a to się zmówili. No jak się mogli zmówić Mojżesz, prawda, z Janem, apostołem, prawda? Nie mogli się zmówić, a jednak pisali o tym samym. I to w każdym wersecie, chociaż znajdują się pewne nieścisłości na pierwszy rzut oka, to jednak kiedy przyjrzymy się temu bliżej, nie ma tych nieścisłości, one znikają. Dla mnie też takim dowodem jest, że właśnie Słowo Boże jest Słowem Boga, że na przykład kiedy popatrzymy na tą przestrzeń wieków, kiedy ona była pisana, to Słowo zawsze było chronione, nikt nie mógł dodać do tego ani ująć. Bóg zawsze trzymał właśnie taką swoją opiekę nad tym Słowem właśnie w czasach XVIII wieku, kiedy to praktycznie sięgało zenitu. Wielu ludzi próbowało obalić to, próbowało mówić ludziom, że to są jakieś bajki, jakieś brednie, ale to są właśnie słowa Boże, które
nadzwyczaj właśnie potwierdzają nam nawet proroctwa. Gdzie kiedy na przykład patrzymy na Księgę Daniela, patrzymy na Księgę Objawienia. I właśnie w Księdze Daniela mamy taki klucz do Księgi Objawienia. To się wszystko zazębia. Wszyscy prorocy, którzy piszą, na przykład dają taki klucz w Starym Testamencie, możemy rozumieć w Nowym Testamencie inne proroctwa, na przykład z Księgi Objawienia. I to daje właśnie taki też podstawy, gdzie możemy pewnym sceptykom, ludziom, którzy nie odczuli właśnie objawienia Bożego na przykład w swoim życiu, możemy także im to powiedzieć i wydaje mi się, że to jest taki dowód, duży, taka podstawa też. Może dziękuję bardzo. Ja mogę proszę króciutko praktycznie powiedzieć, księgi przeznaczone na czas końca. Redaktor, który to spisywał, Daniel, najbardziej wykształcony. Jan, który spisywał objawienie, to spisywał to rękami twardymi od lin rybackich. A jeszcze jest książka przeznaczona na czas końca, także to jest Wielki Bój. No, pisała to osoba, która miała dwie klasy szkoły ludowej. Już nie powiem, w jakim kraju ona to kończyła. A mimo wszystko, według tej samej metody było pisane i jest zadziwiająca jedność. To jest dowodem to, co było słusznie podkreślone już, że autorem jest Duch Święty. A to są tylko ci, którzy pod jego natchnieniem to spisywali. Drodzy, ale skąd w takim razie, jeżeli cała Trójca, tak jak było wspomniane, brała udział w natchnieniu Pisma Świętego, jeżeli Pismo Święte jest tak spójne, jeżeli jest tak dynamiczne i w taki sposób dostosowane do każdego człowieka, w takim razie chyba tam nie ma żadnych niezbieżności, nieścisłości. A jednak niektórzy mówią, zarzucają, że są pewne nieścisłości. Jak one mogły się pojawić w takim dziele jak Pismo Święte, które powstało w taki sposób? Trudne pytanie, Dawid, zadajesz, ponieważ czas nam się już kończy i trzeba byłoby kilka wykładów na ten temat poświęcić. Ale w skrócie, musimy wiedzieć, że Biblia była pisana w innej kulturze niż my żyjemy, w innych czasach i w innym języku. I nie do końca jeszcze może rozumiemy wszystko z tamtych czasów. Chociażby rozumienie niektórych słów, które dopiero lingwiści poznają dokładnie, co te słowa znaczą. I wtedy widzimy, że nie ma tych nieścisłości. Albo one są takie, że tylko pozorne. Ponieważ jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie robiono aż takich badań pod względem językowych i niektóre rzeczy można było inaczej przetłumaczyć. A teraz już widzimy, że tak naprawdę oni pisali o tym samym. No naprawdę, trudne zadanie dałeś, nie wiem, czy można jeszcze to jakoś wyjaśnić. Po prostu, jeśli ktokolwiek będzie miał jakieś wątpliwości, szukajmy, módlmy się do Pana Boga i On będzie to rozjaśniał, On będzie to pokazywał. Pan Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie, proście, a będzie wam dane. I myślę, że to jest klucz do tych wszystkich problemów, które myślę, że niejednokrotnie każdy z nas przeżywa. Ja też różne wątpliwości, pytania zadaję. A czy to na pewno tak jest? Jeśli tu jest tak napisane, to tak. Ale zawsze Bóg mi pokazywał, jakie jest rozwiązanie. A w tych sprawach, których jeszcze nie rozumiem, wierzę, że mi objawi, jeśli dalej będę trwał i studiował Jego Słowo. Króciutko możemy też jeszcze powiedzieć, zwrócić uwagę, że jeden autor na ten szczegół zwrócił uwagę, drugi autor na inny szczegół zwrócił uwagę i bardzo dobrze, bo przez to mamy pełny obraz, ale te inne szczegóły nie przeczą temu pierwszemu. Tak. Mamy w studium, które mieliśmy w tym tygodniu, to tam jest podkreślone. Jeden powiedział, co tam się z Judaszem stało, bo to się z nim stało, a drugi zwrócił na inny fakt, który się z Judaszem stał. Ale razem uzupełniają się i jeden szczegół, inny trochę, nie przeczy temu pierwszemu szczegółowi. No, wspaniałym jest to, że Bóg spotyka się z nami tam, gdzie jesteśmy. W każdym momencie drogi naszego życia jest gotów się z nami spotkać. A wykorzystał niedoskonałych ludzi, dla których często język, którym pisali, był ich drugim językiem. A dlatego to nam daje nadzieję, że może i nas wykorzystać, kiedy staramy się czynić i pełnić Jego wolę, pomimo naszych błędów, pomimo naszych upadków. Poproszę o modlitwę Konrada. Drogi Panie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, za to, że zostało ono spisane i przetrwało do naszych czasów, pomimo wielu prób palenia Biblii, walczenia z nią i ośmieszania. Jednak wiemy, że Ty, Panie Boże, jesteś mądrzejszy i
Dziękujemy Ci za to, że w ten sposób się objawiłeś, ale szczególnie teraz Ci chcemy też podziękować za Pana Jezusa, który On jest najlepszym objawieniem dla nas, objawieniem tego, jaki Ty jesteś, Ojcze. Dziękujemy Ci za to i prosimy, dodaj nam wiary w tych momentach, kiedy nam po prostu brak. O to Cię prosimy i o Ducha Świętego, aby był na tym nabożeństwie w kolejnych chwilach tego nabożeństwa. Niech Twoje imię będzie uwielbione. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy i dziękujemy. Amen. Amen.